Cześć, kochany. Dzisiaj chcę rozmawiać na temat religii. Kochany, powiem wam tak. Ogólnie tak nie nauczono, albo nawet w szkole uczą się, że takie tematy nie warto rozmawiać, ponieważ zawsze wywołuje kłótnie. Ponieważ no, każdy jest gdzieś tam wierzący na swój sposób. Każdy wierzy w to, co wierzy, tak? To, co jest nauczone z domu i tak dalej, tak? Ja ogólnie jestem wierząca. Ogólnie powiem tak, jak chodziłam tutaj do polskiej szkoły, bo zaczęłam tutaj od gimnazjum, to zawsze jak mnie pytali, jakim wyznaniem jestem, to zawsze bałam, bo ja przyjechałam w trakcie, co często było wybuchu terrorystyczne i zawsze się bałam przyznać, bo mówię, kurde, jak przyznam, powiedzą, że ja coś mogę zrobić, nie? Ale teraz uważam, już mam to gdzieś, po prostu powiem, jakim wyznaniem jestem. Ja jestem z islamem. Ja jestem wierząca, ale nie praktykująca. W sensie, że nie modlę 5 razy dziennie, a pierwszy raz po 13 lat w tym roku robiłam ramadan. Także wierzę w Boga i żeby ludzie nie kojarzyli islam z taki, jaki wy wiecie, że terroryści albo że każą ludzi, nie wiem, żonę, taki coś, co wiecie, nie? Wiecie, o co mi chodzi, nie? I akurat w moim rodzinie jesteśmy normalnie i jesteśmy z islamy, tam nie ma, że ktoś z mojej rodziny musi chodzić w hijabie czy coś takiego, nie ma, że nikt od nas, że nie pali czy nie pije, nie ma coś takiego, ale oczywiście wierzymy w Boga. No i tyle chciałam wam powiedzieć. Na dwa. Dziękuję, że nadal jesteście ze mną i do zobaczenia kolejnym razem. Buziaczki i miłego wieczór życzę.